Najpierw kosztował kiedyś 5700 dolarów w CS-ie. To były czasy, co nie? Był strasznie niecelny i kupowało się go właściwie tylko, żeby trollować. A potem cała drużyna chciała cię wyrzucić z tiłu. A teraz można go kupić za 1700 dolarów. Jest szczerze mówiąc nawet dobry w niektórych miejscówkach. Szczególnie jako antyterrorysta do trzymania pewnych pozycji. Tylko pytanie, jak do tego momentu w ogóle doszło? Dlatego, że bardzo dużo się działo, nim doszliśmy do tego momentu. Czyli pełna historia Negeva w CS-ie. To może na początku, czym w ogóle jest Negev? Jest to ciężka broń, która tak naprawdę towarzyszy CS-owi od jego początku. Od momentu wydania gry tak naprawdę. Tylko wtedy kosztował on 5700 dolarów i działał całkowicie inaczej niż teraz. Na początku miał inny odgłos. I dokładnie przez to, jeśli chcieliśmy całej drużynie zniszczyć słuch, to mogliśmy to dzięki Negevowi właśnie zrobić. Rozrzut działał tak, że jeśli celowaliśmy w głowę, to kula szła w ścianę, ale jeśli celowaliśmy w ścianę, to kula szła na głowę wroga. Też nie wiem, jak to działało, ale poważnie tak to było kiedyś. Kupowało się go tylko po to, żeby każdego zdenerwować, albo dla zabawy, jeśli się wygrywało na przykład 15 do 1. Tak naprawdę był on po to, żeby upokorzyć wroga. A jeśli chcesz wygrać tego agenta, to zapraszam na Discorda. Link w opisie. Jest giveaway aktualnie. Negev zawsze miał 150 amunicji i był znany z tego, że chodzi się z nim wolniej niż żółw i się porusza. A kiedy w końcu wystrzeliliśmy wszystkie 150 kul i wróg w końcu słyszał odgłos naszego 6-sekundowego przeładowania, to wiedział, że czas zaatakować. No i wtedy gościu z Negevem miał ogromny problem. Chyba, że był bardzo mądry i tylko sfejkował te przeładowanie, to wtedy ten pikujący miał jednak problem. Taki UNO reverse card. Negeva mogliśmy tak naprawdę od zawsze kupić jako anty i jako terrorysta. Kosztował dla obydwu stron tyle samo i działał tak samo, tylko że na tero był całkowicie bezużyteczny. Dlatego, że jako antyterrorysta często się gra na dość bliskie dystanse, dlatego, że jak już sama nazwa mówi, trzeba bronić pewnego punktu, a terroryści muszą go atakować, czyli raczej z daleka będą do nas strzelali, a Negev działał tak, że im dalej byliśmy od wroga, tym mniejsza była szansa na trafienie go. Była to taka jakby loteria. Więc twórcy gry postanowili, że w końcu coś zmienią. Pierwszy raz w 2016 roku zmieniono odgłos broni. Negev brzmiał wtedy tak. No i właściwie tyle, tylko to zmieniono, więc dalej nikt nie grał. To twórcy gry dali sobie kolejny rok czasu i w 2017 roku znowu coś zmieniono. Negev nagle tak o po prostu został usunięty z trybu turniejowego. Jeśli graliśmy przykładowo deathmatcha albo uproszczony, to Negev dalej tam był. I kosztował nagle 4000 dolarów, ale grając turniejowego, to nie mogliśmy ani Negeva, ani rewolwera kupić. Bardzo dziwne, co nie? Celność Negeva też została troszeczkę polepszona, ale dalej nie jest to co mamy dzisiaj w CS-ie. A co najważniejsze, znowu zmieniono odgłos tej broni i Negev wtedy brzmiał tak. Gracze w końcu nabrali nadziei, że może coś z tą bronią w końcu zrobią, może w końcu będzie to użyteczne. Ale to co później nastąpiło, nikt nie mógł przewidzieć. Nagle przywrócono Negeva do trybu turniejowego i kosztował 2000 dolarów. Gracze wpadli w kompletną panikę, myśleli, że będzie to koniec CS-a. No ale tak się nie stało. Hype trwał około 1 tydzień, po czym każdy znowu zapomniał o tej broni. Wyobraź sobie, że jest słoneczny dzień na dworze w 2018 roku. Właśnie wracasz z dworu z grania w nożnej z kolegami. Chodzisz w CS-a i widzisz, że Negev nagle kosztuje 1700 dolarów i strzela tak jak laser. I dokładnie tak się też stało. Drastycznie poprawiono celność broni, że w końcu była ona do czegoś użyteczna. Przez jakieś pierwsze 2 sekundy strzelania Negev dalej był mega niecelny, ale potem każda kula strzelała po prostu prosto jak laser. Więc tak naprawdę mogliśmy zablokować wejście do pewnych miejsc przez jakieś kilka sekund. A jeśli wróg postanowił, że może coś zrobi i spikuje? Współczuję mu. Ceny skinów poleciały w kosmos. Gracze znowu pomyśleli, że będzie to najlepsza broń z całej gry. No ale tym razem hype potrwał jakiś miesiąc i każdy znowu zapomniał o Negevie. Jak widać, historia lubi się powtarzać. A teraz Negev dalej kosztuje 1700 dolarów i działa jak laser. Co prawda nie jest to najgorsza broń z całej gry, ale też nie jest najlepszą za swoją cenę. Przez co możemy Negeva raz na jakieś 10 meczy może spotkać. Wtedy gościu, który go ma, albo robi Ace'a, albo się kręci, albo się wywala za zero, po czym go wszyscy wyzywają. Negev miał też dość ważną rolę podczas operacji, dlatego że aż w 4 misjach trzeba było użyć Negeva. Pierwszy raz Negev pojawił się w operacji Wildfire.
Jako antyterrorysta z kolegą trzeba było bronić Vertigo i zdobyć 5 killi z Negeva. Do dzisiaj jeszcze pamiętam, jak grałem w tą misję. Kolejna operacja, Hydra. Tym razem na mapie Shypt trzeba było zdobyć 15 killi z Negeva. I na końcu jeszcze Shattered Web. W piątym tygodniu trzeba było zdobyć 25 killi z Negeva na Daście 2, w trybie uproszczonym. A w 13 tygodniu pojawiła się misja, która miała nazwę Kupię zatyczki do uszu. Trzeba było zabić 5 wrogów Negeva na uproszczonym Daście 2. Całą historię Negeva i jego istnienie idealnie opisują komentarze graczy, którzy nim grają. A teraz czas na pytanie, które każdy ma, ale bał się je zadać. Czym tak naprawdę różni się M249 od Negeva? Dokładnie, mowa o tej broni, którą dosłownie każdy chyba zapomniał od czasu, kiedy wyszło CS2. Negev aktualnie kosztuje $1700, a M249 kosztuje $5200. Jest to droższe od autosnajpy, czyli Grotto. Dzięki temu jest to najdroższa broń z całej gry i zarazem najrzadziej używana. Dosłownie w CS2 jeszcze nie spotkałem się ani razu z tym, żeby ktoś właśnie tego używał. A z Negevem jest podobnie, może jeden raz na 10 meczów ktoś go ma. No dobra, ale czym się tak właściwie te dwie bronie różnią? Bo niby są podobne, ale jednak inne. Negev przy strzelaniu przez jakąś pierwszą sekundę jest ultra niecelny. Dosłownie trafienie kogoś graniczy z cudem, ale potem strzela jak laser. Kule idą tylko prosto. Więc tak naprawdę granie Negevem jest strasznie proste, dlatego że nie trzeba go właściwie w ogóle kontrolować. A z M249 jest... to brzmi jak BMW, what the fuck. A z M249 jest troszkę inaczej. Dlatego że ma ta broń określony recoil pattern, czyli za każdym razem strzela tak jakby w ten sam sposób. W te same miejsca lecą te kule. Więc teoretycznie, gdyby ktoś by był dosłownie bogiem CS-a, to mógłby się tego na pamięć nauczyć i kontrolować tą broń tak, żeby strzelać w niej jak z Negeva. Tylko żeby to zrobić, trzeba naprawdę poświęcić chyba kilka lat na CS-a. I dokładnie przez rozrzut nie ma to praktycznie żadnego sensu, aby kupować tę broń kiedykolwiek. No dobrze, a co z amunicją? Tutaj Negev też ma więcej. Negev ma 150 kul, a krowa, bo dokładnie tak się mówi na M249 w Polsce, zakładam dlatego, że jest ta broń taka ciężka i gruba. Właśnie krowa ma tylko 100 amunicji w jednym magazynku. A co więcej, Negev strzela jeszcze szybciej. Teoretycznie możemy z Negeva wystrzelić 800 kul na minutę, a z krowy tylko 750. No, tylko że niestety jest też czas przeładowania, który trwa około 6 sekund w obydwu broniach. Przez to, gdy skończy nam się amunicja, lepiej dosłownie wyciągnąć pistolet niż przeładowywać, jeśli ktoś jest blisko nas. A jedyną statystyką, którą krowa ma lepszą od Negeva, jest poruszanie się. Dlatego, że z krową poruszamy się 195 jednostek szybkości CS na sekundę, a z Negevem tylko 150 dla porównania. I faktycznie jest to w grze akurat bardzo zauważalne. A żeby jeszcze dobić krowę, to Negev zadaje więcej obrażeń od niej. Morał tej bajki jest taki: nie kupujcie krowy, nigdy, proszę. Mam teorię, że twórcy gry dokładnie o tym wiedzą, że jest ta broń bezużyteczna i że też kiedyś w przyszłości ją może zmienią, że będzie faktycznie użyteczna w jakikolwiek sposób. A dla graczy, którzy grają Negevem, gratuluję, jesteś jednym z 10, to właściwie najlepszymi pozycjami do trzymania z Negevem są m.in. ten chamski spocik na Daście 2, ale jeszcze lepiej, na Mirażu, na B. Jeśli jesteś w tym spocie z Negevem i wróg jakimkolwiek cudem cię nie zobaczy, to na spokojnie możesz zdobyć około 3 fragi minimum. A zdecydowanie najlepszym spotem w całej historii CS-a była ta miejscówka. Spoczywaj w spokoju, Cobblestone. Please, dodajcie tą mapę znowu. A na koniec malutka ciekawostka. Najdroższy skin z całej gry do Negeva kosztuje około 9000 zł. Nazywa się Mjolnir. A dlaczego tyle kosztuje? A to dlatego, że robi się z niego legendarną AWP Gangnir. Jest to też zarazem prawdopodobnie najładniejszy skin do Negeva, jaki istnieje w tej grze. I wydaje mi się, że na pewno ci się spodoba ten odcinek o największych kontrowersjach CS-a.